Kamila Bałanda dla portalu Fight Sport. Kamila, witamy po Twoim pojedynku na dzisiejszej gali z Darią Alberts, po pojedynku wygranym. Powiedz, czy zgadzasz się z opinią, że to był pojedynek taki dość łatwy dla Ciebie? Byłam tak przygotowana, dobrze, o tak musiała to ująć, byłam na tyle dobrze przygotowana, że okazał się łatwy. Okazał się taki, jaki miał być. Od początku do końca wydaje mi się, że był prowadzony pod moje dyktando, był prowadzony w moim tempie i no i takie pojedynki są najłatwiejsze. Powiedz, czy ten dzisiejszy pojedynek miał dla Ciebie szczególne znaczenie, ponieważ z jednej strony walczyłaś dla dużej europejskiej organizacji King of Kings, z drugiej strony dlatego, że walczyłaś przed własną publicznością w Trójmieście i także z racji faktu, że Twoja przeciwniczka, chociaż reprezentuje Niemcy, to jednak pochodzi właśnie stąd, także z Trójmiasta. Pierwsze dwie rzeczy były dla mnie najważniejsze. Fakt, że na takiej gali miałam możliwość zawalczyć, to jest ogromne wyróżnienie. Myślę, że dla nas wszystkich to jest ogromne wyróżnienie. No i w moim rodzinnym mieście. Tutaj się urodziłam, w Gdańsku. Była moja rodzina, byli moi najbliżsi przyjaciele, byli moi znajomi, byli moi podopieczni, nawet mali samurajowie tutaj, co po niektórzy się przewinęli. Przeciwniczka była mi, może nie powiem, że obojętna, ale tak naprawdę chciałabym tutaj skrzyżować rękawice z kimkolwiek. Kto by to nie był, myślę, żebyśmy przyjęli ofertę, byśmy się przygotowywali, żeby zrobić jak najlepszy fight. Chciałabyś może kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Chciałam serdecznie podziękować swoim sponsorom, wszyscy. Mam nadzieję, że godnie ich reprezentowałam. Przyjaciołom, znajomym i rodzinie mojej najbliższej, która tutaj w komplecie przyjechała. Także strasznie się cieszę, bo ten sport jest ogromną częścią mojego życia. Więc to, że ktoś przyjeżdża na takie wielkie wydarzenie i mi kibicuje, to jest dla mnie ogromne, ogromne wyróżnienie. I strasznie mi na tym zależało. Strasznie mi zależało, żeby wygrać. Co było jeszcze dodatkowym stresem, ale cieszę się, że wszystko poszło tak jak trzeba. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Kamila Bałanda dla portalu Fight Sport. Dzięki.